wieczór Państwu. Następny trik. Jesteśmy przy znieczuleniach. Jak znieczulić bezboleśnie okolice brodawki przysiecznej oraz otworu podniebiennego? Jeden z trików, bo jest ich kilka. Będzie nam potrzebne potrójne espresso, igła i nieodłącznie Edward. Mamy szczękę prawą i szczękę lewą. Pomiędzy nimi jest szew. Ten szew jest niczym innym jak więzozrostem. Te dwie kości oraz kość przysieczna tworzą kanał nerwu przysiecznego. W związku z tym, jeżeli podamy bezboleśnie środek znieczulający bezpośrednio w okolicy tego szwu i zajmiemy się innymi rzeczami, przygotowując się do zabiegu, to środek znieczulający będzie miał czas zdyfundować pomiędzy prawą a lewą szczęką do kanału przysiecznego. Za 3 do 5 minut u dzieci szybciej, u dorosłych wolniej będziecie Państwo mieli znieczulony nerw przysieczny i całe pole, które on unerwia. I kolejne wkłucia od strony podniebiennej będą bezbolesne. Jednym z trzech trików, jak znieczulić bezboleśnie okolice otworu podniebiennego, jest ta sama zasada, która tyczyła się otworu przysiecznego. Czyli tu też mamy szew łączący dwie kości, które tworzą, naprawdę trzy kości to tworzą, ale dobra, tworzą otwór podniebienny. W związku z tym bardzo łatwo jest podać bezboleśnie środek znieczulający w tej okolicy. Wystarczy zaczekać 5 minut i będziemy mieli objawy znieczulenia nerwu podniebiennego. Dziękuję.